sam pan mieszka? Znowu, ale mam nie właśnie. Aha. I Ojca i Syna, i Ducha Świętego, pomóżmy się o zdrowiu, Boże błogosławieństwo, potrzebę łaski dla wszystkich mieszkających tutaj, cała rodzina, do bliski zmarłych, o życie wieczne. Ojcze nasz, który się z niebie święcimy. Chuj kurwa! Awe! Jest ksiądz w ukrytej kamerze. Do widzenia. Dziękuję za obrazek. Błogosławi. Błogosławi mnie ksiądz, dziękuję bardzo. Muszę pozdrowić kochankę, tę małżonkę. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. No, bardzo nawzajem. Miłego molestowania ministrantów. Pozdrawiam. Bardzo proszę zawiadomić swoją mamę, żeby od dziś starała się składać pieniążki. Bo jeśli moje dziecko po dzisiejszym ekscesie wpadnie w jakąś chorobę, ja was zniszczę. Dobrze. Nie może być tak. Nie może być tak. Sąsiedztwa tyle lat. Urodziłeś się tutaj. Twoje światopoglądy mnie gówno obchodzą. Możesz sobie nienawidzić całego świata, ale won od mojego dziecka. Ja do pani dziecko nic nie mam. Mój syn tutaj był i teraz tam siedzi w domu, ma gorączkę. Drugi chłopiec też. My z tamtą rodziną ci tego nie popuścimy, jeśli to się źle skończy. Dobrze. To są młodzi ludzie, wrażliwi. Ja wiem, że ty też jesteś wrażliwy. Bardzo. Tak. Znam tu wszystkich i wszystko wiem o wszystkich. Ty się możesz teraz uśmiechać, ale ja ci ręczę, że się nie wypłacicie, jeśli on mi się rozchoruje. Po czym się ma rozchorować? Pani, widziałeś, jak stąd wyszedł? Chodź ze mną, zobacz w mieszkaniu, jaki rozpalony siedzi z gorączką. Ciebie to może bawić. Nie mówię wina, że go pani rozpieszczyła, że się przestraszył. Nie szkodzi. Rzeczy. Jeśli tobie nie odpowiadają pewne rzeczy, trzeba było ich nie wpuszczać do domu. Chciałeś pogrywać sobie z księdzem. To ja tak samo powiedziałem, to nie musieli wchodzić do domu. To... Zaprosiłeś ich. Nie wtargnęli. Ja zaprosiłem księdza. To trzeba im było powiedzieć. Nieletni jesteście, ja chcę z księdzem porozmawiać, wyjdźcie. I wtedy sobie z księdzem pogrywać. To jest odpowiedzialność. Chodź zna mnie mój mąż. Na cmentarzu już setki takich pogrzewał, którzy tak podskakiwali, a potem ksiądz ich odprowadzał, bo prosili w ostatniej chwili. Ale to mnie nie obchodzi. Twoje życie, twoja sprawa. To najwyżej i mnie pan pogrzebie. Nie wiem. Życzę ci, żebyś żył długo i szczęśliwie. Dziękuję. Ale powiadam ci, jeśli te dzieci się rozchorują po tej wizycie, ty się możesz śmiać. No ale, pani, ale są ludzie normalni jakieś, na tym świecie. Pani jeszcze. Jakieś bzdury opowiada. Jak się mogę rozchorować po takim czymś? Że się przestraszyli. No, ty myślisz, że ja tutaj przyszłam z jakiego powodu? Dla zabawy? Zobaczyć twoją sympatyczną twarz? Nie wiem. Składajcie sobie od dziś pieniądze, bo was zniszczę, mówię ci. Dobrze. A poza tym, ja znam też różnych dziwnych ludzi w Przemyślu. Więc uważaj. Dobrze, trochę dziwniejszych niż twoi koledzy. Ja mam bardzo nie dziwnych kolegów. Dziękuję. Do widzenia.